Wesela wyglądały w ten sposób, że na przykład jak przyjeżdżały po muzykantów, bo tak kiedyś nazywali, że muzykanty, po muzykantów przyjechali, no to zawsze przywozili flaszkę wódki, trzeba było wypić, wsiadać, kiedyś były wasągi tak zwane, w ten wasąg i jechało się na wesele. To znaczy jak się jechało na wesele, to już trzeba było całą drogę grać. Przestawało się jak kapliczka była, czy kościół i znowu się grało takie wiejskie, chłopskie obery, żeby to po prostu, bo ludzie kiedyś na ławkach siedzieli i to oglądali wszystko, jak kapela jechała. Zajechało się na wesele, w ten czas weselny ojciec wołał tak zwane do kumory, to kiedy na tego, że muzykanty to już były tak oddzielnie odznaczane, jak to, nie tak jak gości, no. To do kumory, no i bimber był, czy tam był spirytus z winem pomieszany, żeby jak najprędzej tym ludziom w głowie tam zatruć. I jak się już tam wypiło po tym kielichu w tej kumorze, to czekało się na panią młodą, jak poszła się przebrać, bo tam pani młoda zawsze się przebierała na inny chałupie u sąsiadów, albo tam dwie czy trzy mieszkania tam dalej, w rodzinie gdzieś na tego. I później jak była przebrana i była gotowa, w ten czas starszy drużba przychodził po muzykantów i myśmy szli po prostu przyprowadzić panią młodą. Starsza drużna odśpiewała tam te swoje piosenki. Przyprowadziliśmy na błogosławieństwo do własnego domu, żeby matka pobłogosławiła. No i matka w ten czas błogosławi i płacze, no różnie to bywa, jak to ostatnie te chwile pożegnania. I w ten czas, jak już odśpiewała starsza druhna to wszystko, że tam wychodzimy już tam do ślubu i tak dalej, w ten czas kapela gra marsza na tego. Pani młoda wychodzi i jedzie do kościółka. W ten czas kapela ma przerwę znowu. Czeka na gości i na panią młodą. I dopiero jak przyjadą z kościoła, jak przyjechali, z marszem się wychodziło. To w ten czas to nikogo się nie puszczało bez marsza, bo z tego powodu, że kiedyś płacili, nie tak jak teraz. Każdy tam dawał jakieś tam parę groszy. To nieraz to było z dedykacji, czyli po prostu z marsza, więc jak wesele było zgodzone. Także to kapela to z tego pilnowała bardzo. No i goście jak przyjechali, zeszli się wszyscy, no to były stoły zastawione, no i w ten czas jedzenie, wódka i w ogóle. Było kiedyś nie tak jak teraz w salach, tylko były stoły wynoszone. Każdy pojadł, a ludzie były naparciwi na ten taniec. Stoły wynoszone było. Nie było podłóg, nie było, tylko była glina. No i jak te stoły wyrzuciły na zewnątrz, w ten czas zabawa. No to jak zabawa, to grane było, a każdy się tak pomęczył, że do oporu. Były przede wszystkim przerwy, bo nie można byłoby bez przerwy grać, bo to nie szłoby nawet wytrzymać. Ale przerwa tam na przykład tam 15-20 minut i z powrotem. Także jak za te stoły to były wstawiane tak 3-4 razy. To było zależy, jak kogoś było jeszcze stać. Jak był bogatszy, no to więcej razy te stoły. A jak był biedny, no to ty ze sprzetakiem dookoła się obeszło, miał placek i tego, po kielichu dał i to wszystko. A z do oczepin na tego, to jeszcze ominąłem teraz, do godziny gdzieś drugi nad ranem, trzecia, no druga przeważnie. Każdy się rozchodził spać. No muzykanty też musiały się iść przespać, bo to nie było, co się grało dwa dni. No jak i wszystko się sporo schodziło, no to nie, ojciec weselny nie był w stanie tam komuś załatwić noclegów, bo to z tego powodu, że nie było hoteli i czy tam tyle tych tego. To przynosiło się snopek słomy jeden czy dwa, na tę glinę się kładło i kto nie miał gdzie tam przespać, się spało jedno przy drugim do rana. A ja był barszcz ugotowany. Przyszedł barszczyk, no to każdy pobudka, muzykanty przeważnie, kiedy ranne żorze wstawały, się zagrało, pobudka była, no i zastały. Po tym barszczyku, jak się zjadło, to się z powrotem to wesele zaczynało aż do oczepin. Te oczepiny później się zaczęły, no to już wiadomo, że to już przedłużało się. W ten czas to były ważne na te oczepiny skrzypki i bębenek. A jeżeli harmonista chciał grać, no to grał i na tej harmonii. Także te oczepiny jak się skończyły, to dopiero później stoły były zastawiane i znowu wesele. Były takie niektóre miejsca i na przykład jak Żuków, tamte strony Wydrzyń, że taki facet był, nazwisko jego był Szymek. To oni zawsze sobie chcieli wygrać, żeby im wygrać im dziadowiznę. Dziadowizna to znaczy 12 polek i 12 oberków. I to trzeba było dziadkowi wygrać. I w ten czas się wygrało tę dziadowiznę dziadkowi, dziadek był w porządku, a jak nie, to dziadek był taki agresywny, że mógł nawet i do bójki doprowadzić. Bo to kiedyś wesela to wyjątek, na którym weselu, żeby nie było tam po prostu jakieś tam sprzeczki albo za tego, bo to wypił trochę jeden z drugim i te sprzeczki były. Właśnie nie powiedziałem, że starsza druhna nad wodą poliewała, bo jak zatańczyły, to przecież to wszystko, jeden tuman kurzu było.
to starsza druhna musiała garnuszek z wiadrem i polewać co jakiś tam czas, to, żeby to się nie kurzyło na tych weselach. O, tak to było.